Na boisku Orlik przy gimnazjum nr 3 w Łukowie rozgrywane były mecze Orlikowej Ligi Piłki Nożnej organizowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie i Międzyszkolny Klub Sportowy Delfinek. 16 czerwca odbyły się ostatnie mecze i uroczyste zakończenie rozgrywek. W rozgrywkach, które trwały od 8 maja do 16 czerwca, wzięło udział 6 drużyn. Najlepsza okazała się drużyna Łukowiacy, wyprzedzając KS Rondo, Gminę Łuków, WKS Wólka Świątkowa, Królewskich Wólka Świątkowa oraz Jetro. Tytuł Króla Strzelców zdobył Rafał Janowski z Gminy Łuków, który strzelił 14 bramek. For that fateful day, it's not far away, but for now we say, when I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, oh. So many wars, settling scores, bringing us promises, leaving us poor, I heard them say, love is the way, love is the answer, that's what they say. But look how they treat us, make us believers. We fight their battles, then they deceive us. Try to control us, they couldn't hold us. Cause we just move forward like buffalo soldiers. But we struggling, fighting to eat. And we wondering, when we'll be free. So we patiently wait for that fateful day. It's not far away, but for now we say, when I get older, I will be stronger. Like a waving flag, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Yeah.